koniec jest nam niepotrzebny. Możemy sobie zeskinować postać. I to wszystko. Nie mamy broni. Możemy sobie pipy pozbierać. Przydadzą się kiedyś. W tych szafkach jeszcze są. O, granat. Brancze weźmiemy. Z brancze można zrobić sobie włócznie. Dobra, teraz jesteśmy już wyposażeni. Możemy iść na robienie szaka. Teraz oczywiście jesteśmy bardzo do ostrzała, ale jeszcze tu po drodze są czasami jedzonko. Czemu mi tak kondycja spada? Tutaj sobie leży jedzenie. Czasem, ale nie zawsze. Haczyk leży. O, tu jest coś. Jeśli pominęliśmy to. O, jest jedzonko. Tutaj co mamy? Pipa, larki. O, i magnum. Dzisiaj nawet bronią. Ale pipów jest. Myśmy za dużo ich nie wzięli, 7 pipów. Je zawsze można przytopić na metal bary i tak dalej. Albo zrobić sobie barbecue. Hatcheta też weźmiemy. I można po prostu już stąd eksmitować. O, zaraz nie mogę wziąć w sumie. Dobra, to idziemy stąd. Widzieliśmy to, co planowaliśmy wziąć. Plecak nam wystarczy po to, abyśmy mogli stworzyć sobie teraz, zebrać materiały na szaka. Tutaj mamy łóżko. Gracze zostawiłem w różnych miejscach. Ja bym jeszcze tutaj wszedł tu. Czasami się woda respi i jedzenie. I pipy. Ups, sorki. Dobra, nie ma nic, idziemy. Nie mamy raczej butelki żadnej, nie przypomina, że już sobie zebrali. Nie mam butelki, okej, no to stąd robimy po prostu. A, możemy przekazać skubnąć skrapów. O, metal sheet jeszcze. Już będziemy mogli zrobić sobie metalowe drzwi. To raczej już nam nie jest nam niepotrzebne. To co zaśmiecać nasz plecak. Cholera jest na ten chaos na rynie. On mnie coś chciało. Nie chcesz ostatnio wyskoczyć właśnie. Ale teraz stąd spieprzamy. Leścił w nogach. Oczywiście szybciej biegniemy po suchym terenie niż po wodzie. Oczywiste. Dobra, teraz spieprzamy gdzieś w las. Lepiej. Zaczniemy drewna. I tak dalej, to dalej. No ale bym się bardzo bym chciał się skitryć gdzieś. I móc sobie zlogoutować. To był nasz pierwszy odcinek, jeśli chodzi o budowę szaka. Chciałem zebranie materiałów o dobry start po prostu. A widzicie, mogliśmy po sobie skraftować amunicję jedną do magnuma, ale jednym. Jednym sprawą da się coś zrobić tak. Oczywiście obowiązkowo zbieramy blackberry. Blackberry jest to lekarstwo na wszystko. Czyli na hydration i energy. W ten sposób sobie możemy bardzo uratować dupsko. Ja tu już z doświadczenia wiem, że odległość z G5 na I2 bez blackberry to był koszmar. A z blackberry uratowało mi to dupsko. Tylko coś mi tu przymgliło. I ja poszedłem w swoim kierunku. Chcę uciec do lasu tam naprzeciwko. Tu są bazy, a ja poszedłem nie w tę stronę. A nie, dobra, w tę stronę. Też jest most. Tam dalej, gdzieś. W każdym razie jest, ale smugliście i widzę. O, nawet tu się kończy rzeka, tak więc okej. Możemy sobie iść. O, tam jest, tam daleko most. O, kurde. Dobra, to możemy sobie, o fuck, nieźwiedź, możemy sobie iść tutaj gdzieś wybrać, zrobić w lesie. Mamy staminę już prawie wcale. Staminę musimy sobie usiąść i poczekać,
czy ona się odrodzi. Czasami są błędy na serwerze i czasami no nie chce się odrodzić. W tym wypadku musimy po prostu sobie logout zrobić i zalogować raz jeszcze. Dobra, to dochodzimy do lasu. Robimy logout. Myślę, że raczej nikt nie zaatakuje. Pomijamy sobie zombiaków. Walka z zombiakiem jest niespecjalnie opłacalna, jeżeli nic na sobie nie posiadają. Oczywiście czasami warto sobie zrobić łuki i postrzelać po prostu tak dla sportu, bo wypaść może nam zapomnieć. O, tutaj mamy stół do kraftowania, czyli weźmy sobie, zrobimy tam amunicję. Oj, właśnie, widzicie, mamy tutaj stół do kraftowania. O, ale ten szybki zombiak jest. Nie chcę się z nim bić. Dobra, pobijemy go. Oczywiście klikając Q, odpychamy zombiaka i wtedy on jest taki trochę skułowany i łatwiej jest go nam zabić. Za pomocą noża możemy go zabić na hita tak zwanego, czy powiedzieć na jedno uderzenie, ale okej. W sumie nie, hatchet to jest cięższy, niech on będzie. Chciałem sobie zrobić amunicję do Magnuma, ponieważ Magnuma posiadam. To jest Magnum Craft One. Oj, mam jeszcze... A nie, mam. Dobra. No i cóż. Możemy sobie teraz przerzucić haczeta innego tutaj za Magnuma. Dobra. Tylko bardzo nie chciałbym się wygotować. Pobiegnę sobie do lasu. Tam daleko do lasu. Weźmiemy sobie zrobić blackout. Można tutaj przechodzić, zbierać i w ogóle. Chociaż bardziej preferowałbym jakieś miejsce z campingiem, z kamperami tak zwanymi. Już tutaj powiem wam, że na tym serwerze tu jest malutko ludzi, więc można tutaj śmiało coś budować. Dobra, biegniemy do lasu, chowamy się za drzewem, robimy po prostu logout i zakończymy odcinek pierwszy z poradnika, jak dobrze zacząć. Opowiem wam, że to jest bardzo dobry start. Dobra, zombie tu w pobliżu są, bo słyszę. Mój już straszne sapie dyszy. Teraz stamina powinna mi się odrodzić, jeżeli nie biegnę pod shiftem, ale widzę, że się nie odradza, czyli mamy ten błąd. Więc tak. Tam jest jakiś zombie, to nie. Można śmiało tutaj się zrespić. Logout dać. Dobra, to sobie może... O kurna, piórka w pobliżu widzę. Gdzieś tu musi być jakiś gracz. Spieprzamy jeszcze w kuby darcie. Tam myślę, że raczej już to jest częsty rest, więc tutaj gracze po prostu mogą biec. Nie, energia nam się odnawia. Okej. Okay. Dobra. To może jeszcze zrobimy tego szaka. Ile mamy tych metal sheetów? Jeden. Trzeba wyrąbać drewno. Mieć wood planki i żeby móc stworzyć szak. Czyli tak, rąbię. Kurczę, to nie z tej strony tak rąbię. O tak, przed chwilą fajnie rąbię. Szybciej rąbię. Mamy 4 woodlogi. Idziemy jeszcze bardziej do góry. Muszę to najlepiej w takim miejscu cię. Raczej rzadko kto będzie przychodził, bo tutaj szak to jest szak, tam możemy składać sobie rzeczy, a pacjenty lubią sobie gdzie indziej, bliżej, bądź dalej. Tu się schowamy za tym drzewem. Usiądziemy sobie. Siadam X-em. Och. Musimy odpocząć i w tym czasie sobie fajne różne rzeczy odkrywamy. Z... woodlogów robimy sobie woodplanki, kraftujemy max 4, nie wiem czym tak malutko. No nie, więcej zrobiłem. Dobra. I teraz bierzemy sobie discover. Woodplank, metal sheet, co nam pokaże? Podwyższona ściana, co teraz mnie interesuje. Woodplank, woodstick, co? Basic shack door. Ten basic shack też nas nie interesuje. Co tu możemy jeszcze? Tu. O, kolektor na wodę też nas nie interesuje. Discovery. Możemy odkryć sobie metal shardy z
Z tego barbecue. Czy możemy sobie barbecue zbudować? Tu będziemy jakiegoś makeshift hatchet. Też nas nie interesuje. Metal wall. Też nas nie interesuje. Maczeta też nas nie interesuje. A i czegoś nie mamy, dobra. Możemy sobie teraz zbudować, się odkryć. Gdzie to było? Metal shot. Craft 1. Dobra, discovery. Metal shot. Discover. O, to nie. Dobra, gwóźdź. Coś tu jeszcze. To też wneki nas nie interesują. Metal sheet pipe'a. Metal shard. Wood plank. Marbet. To też nas nie interesuje. Zasieki. Bodrill. To nas interesuje, bo tym możemy sobie rozpalić ognisko. Chociaż brakuje nam czegoś. Dobra. No to gwoździe jeszcze mieliśmy. A czy nie skraftowałem? Chyba nie skraftowałem gwoździ. Craft one. Dobra. O, z jednego metaszarda 4 gwoździ. Super. Wood plank i co? Wooden barricade. Też nie. Gwóźdź. Wood stick. Co? Animal trap. Musimy sobie odkryć shelter. O. Wieża też nie. Szak, mamy szak, odkryty szak. I świetnie, to nas na tę chwilę interesuje, a jeszcze drzwi pasowałoby odkryć. Czyli... Shelter nas nie interesuje w tym momencie. Dobra, musimy sobie zrobić metal bracket, czyli zawiasy. Metal bracket. Będziemy mogli wtedy zrobić drzwi, odkryć drzwi. Czyli to jest tak. Nie. Wood plank, metal sheet, metal bracket i metal doorway, czyli jeszcze raz to samo. Teraz mamy, a jeszcze raz to samo. Gwoździ, metal gate. No, to też nas nie interesuje. Czemu to tak jakoś... O, tym mogliśmy. O, to też nie to. Foundation też nas nie interesuje. To też nas nie interesuje, ja pierniczę. Ground tamper też nie. Teraz będą drzwi? Small shack. O, mamy wooden door. Od wooden door to może w sumie jeszcze jakoś być. Czyli tak, gwoździe, metal bracket, wood stick. Co to będzie z tego? Jakiś pewny. No, kontener. O, to też nas będzie interesowało. O, workbench też. Metal dory. B-box. Chyba, że już miałem ten dory. Metal dory. O, są metal dory. Dobra, czyli craftujemy sobie szaka. To potrzebujemy do skraftowania szaka. Szak, 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 small szak. Nie chcę small szaka, chcę dużego szaka. Potrzebujemy 2 metal sheety i... Dobra, to skraftujemy sobie szaka z jednego zwykłego, bo musimy szybko się tam
umiejscowić. Możemy sobie zbudować wooden door na tę chwilę. A fuck, nie możemy sobie zbudować, bo brakuje nam czego? Nie mamy pewnie metal bracketów. Czekajcie, mamy metal bracketów 1. No, czyli tak, zgadza się, nie mamy metal bracketów, więc postawię sobie na razie szaczka. I postawię sobie go w tym miejscu, gdzie siedzimy. Wstawaj. Szkoda, nie? Na szczęście zielono. W czerwono znaczy się. Chcę go tu móc postawić. Obkręcam, obkręcam i nic. Nie można by było go. O, tutaj się da. Cóż to? Następnym razem. O, już jak skitrany. Fajny był. Pomiędzy drzewami. O, tak. Następnym razem można sobie iść już tam i zrobić metalowe drzwi. Przecież wolałbym duży shelter niż ten mały. Ale cóż, na zbieranie jak najbardziej się przyda. Czyli tak. Z mojej strony to by było na tyle, jeśli chodzi o pierwszy odcinek z poradnika. Jak dobrze zacząć w H1Z1. Zapraszam na kolejne części i trzymajcie się. Strzała.